Czasami każdy z nas zaczyna miewać problemy z komputerem, słuchajcie, i przychodzi taki czas, że należałoby przeinstalować system, ewentualnie zrobić akcję odzyskiwanie systemu. W nowym Windowsie, Windowsie 8, 8.1, zarówno jednym, jak i drugim, dostępna jest taka opcja, której nigdy nie miałem okazji wytestować. Może od początku, jak dotrzeć do tej opcji, żeby wszyscy wiedzieli. W momencie, kiedy jesteśmy czy na pulpicie, czy w kafelkowym interfejsie Windowsa, przechodzimy sobie do tego prawego menu, wchodzimy w ustawienia, na dole mamy zmień ustawienia komputera, przechodzimy do menu aktualizacje i odzyskiwanie i mamy pod menu odzyskiwanie. Dostępne mamy trzy rodzaje opcji, które możemy wybrać. Pierwsza opcja to jest odśwież komputer z zachowaniem istniejących plików. To możemy robić w momencie, kiedy mamy jakikolwiek problem i chcemy, żeby ewentualnie sam system się odświeżył, a zainstalowane oprogramowanie nadal na komputerze pozostawało. Kolejna opcja, którą będę testował w tym momencie, jest to opcja usuń wszystkie dane i ponownie zainstaluj system Windows. Powiem szczerze, że nigdy z tego nie korzystałem, tak więc mam akurat tutaj wypożyczony komputer, na którym nie ma zbyt istotnych plików. Poinstalowałem trochę rzeczy, trochę tam ponagrywałem, żeby zobaczyć, czy faktycznie wszystko zostanie usunięte. Przyciskam przycisk rozpocznij i może, żeby było nam troszeczkę łatwiej, włączę sobie, słuchajcie, stoper, żebyśmy zobaczyli, ile taka opcja potrwa. Jest to laptop Asus z procesorem Core i7-3630QM, 8 GB RAM-u i 750 dysk twardy. Niestety, słuchajcie, jest tutaj dysk twardy, zwykły, nie SSD, także komputer ten przez to na pewno będzie musiał przez chwilkę sobie popracować nad właśnie odzyskaniem systemu Windows. Zobaczymy, ile to potrwa, jak to będzie wyglądało i czy faktycznie to wszystko zostanie przywrócone. Inną alternatywą opcją na przywrócenie tego systemu, może to pokażę też w jakiejś innej, w innym materiale, jest to przywrócenie systemu z partycji odzyskiwania. Wtedy mamy tak, jakbyśmy komputer przynieśli ze sklepu. Teoretycznie, jak mamy oczywiście tą partycję odzyskiwania, przez przypadek gdzieśmy jej nie usunęli, a usuwać nie powinniśmy. Ale zawsze mnie ciekawiła ta opcja, trudno mi było ją przeprowadzić na swoim domowym komputerze z tego względu, że mam tutaj sporo przydatnych rzeczy i zawsze jakoś nie po drodze było mi, żeby tą opcję wytestować. Dobra, czekamy w takim razie, zobaczymy, co czas przyniesie. Na razie minuta 10 sekund, będę Was tutaj informował o postępach. O, jest powiadomienie, resetowanie ustaleń do stanu początkowego i mamy informację, co się stanie. Wszystkie osobiste pliki i aplikacje zostaną usunięte. Wszystkie aktualizacje zainstalowane na komputerze zostaną usunięte. Zostanie przywrócone ustawienia domyślne komputera. Wszystkie dyski zrobię, żeby nam wyczyścił. Jeżeli mamy na przykład więcej niż jeden dysk, to możemy zrobić to tylko z dyskiem systemowym, a nasze pliki, jeżeli mamy na innej partycji czy na innym dysku, powinny zostać niewzruszone, czyli wymarzę wszystkie dyski. Kolejna opcja, czy chcesz całkowicie wyczyścić dysk? Mamy dwie opcje. Usuń tylko moje pliki. Jest to opcja, jeżeli zatrzymujemy komputer dla siebie i nie chcemy tak zwanego wipowania dysku, czyli tak, żeby zatarł wszystkie dane, które są na tym dysku, żeby osoba, która od nas ten urządzenie kupi, nie mogła ich przywrócić, albo opcję całkowicie wyczyścić dysk. Jest tutaj opcja, użyj tej opcji, jeżeli pozbywasz się komputera. Operacja może potrwać kilka godzin. Potrwa to pewnie dużo dłużej niż normalnie, z tego względu, że każdy sektor na dysku musi być nadpisany kilkakrotnie, tak żeby się nie dało tych danych, które były w nim kiedykolwiek zapisane, odzyskać. Także ja wezmę opcję krótszą, usuń tylko moje pliki i robimy opcję resetuj. Zobaczymy, jak długo to potrwa. Słuchajcie, komputer przez dość długi czas, zróbmy tutaj może screen, przez prawie 5 minut miał czarny ekran, nic się nie działo, ale po chwili zachowałem spokój i tytanowe jaja, jak to co niektórzy mówią, i dalej powróciliśmy do resetowania, do ustawień
fabrycznych, czyli resetowanie ustawień do stanu początkowego, jak to nam anonsuje teraz napis na ekranie. Tak więc czekamy. Jak widzicie, te procenty nie idą zbyt szybko. Pewnie chwilkę nam to zajmie. Minęły 32 minuty prawie i mamy 98% przywracania stanu początkowego. Słuchajcie, jest przywracanie, akceptowanie umowy licencyjnej. Wybraliśmy przed chwilą język. Teraz nazwa komputera, nazwijmy go ASUS. Zaraz zobaczymy, czy wszystkie pliki, które były na dysku, zostały usunięte. Wygląda na to, że po upływie 42 minut mamy już system przywrócony. Zobaczmy jeszcze, w której wersji, gdyż miałem tutaj zainstalowany Windows 8.1, a już widzę, że nie ma przycisku Start, tak więc mamy przywróconą, słuchajcie, pewnie 8. Jeszcze dysk pracuje, jeszcze jest obciążenie, nie mogę wyświetlić ustawień. No, nawet jeszcze nie można załadować strony. Miejmy nadzieję, że za sekundkę się to już nam wszystko odświeży. Tak, jak widzicie, przywróciło nam system, który był pierwotnie zainstalowany na komputerze, czyli system Windows 8. Nie zmieniło faktu to, że był przeinstalowany na niego Windows 8.1. Żeby powrócić do Windowsa 8.1, musimy z menu Windows Update najpierw zaktualizować Windowsa 8. Po tej operacji wracamy do sklepu i już z pozycji sklepu będziemy z powrotem system aktualizować do Windowsa 8.1. Zachęcam Was do komentowania, czy żeście korzystali wiele razy z tej procedury, tak czy nie. Czy mieliście jakieś problemy z tym tematem? Ja powiem szczerze, byłem ciekaw, czy to przejdzie bezproblemowo, bo brakowało mi tej funkcjonalności w poprzednich wersjach systemu. No, na pierwszy rzut oka wygląda na to, że wszystko jest ok. Jak widzicie, on nie chce nam teraz Windowsa 8.1 aktualizować, ponieważ najpierw należy zainstalować najnowsze aktualizacje na Windowsa 8, to co przed chwilą mówiłem. Zaraz jeszcze rzucę okiem, słuchajcie, na to, co jest na dysku, czy jakieś pliki zostały, czy wszystko zostało usunięte. Mamy komputer, mamy dysk data, gdzie były jakieś katalogi, tych katalogów nie ma. Wchodzimy do użytkowników, również tu widzę, że wszystko jest od nowa, program Files. Również nie znalazłem tych programów, które były instalowane przed przywracaniem. Tak więc, no, ja jestem zadowolony. Żeby teraz zaktualizować komputer, trzeba jeszcze kilka chwil poświęcić na instalację aktualizacji.